Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Na gruncie wszystkich regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych spotykamy nakaz odpowiedniego stosowania przepisów proceduralnych spoza tych regulacji. Przy czym wśród 12 służb mundurowych, których funkcjonariusze ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną, w odniesieniu do funkcjonariuszy aż 10 służb jest to nakaz odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego. Może to być nakaz o charakterze ogólnym, że w sprawach nieuregulowanych stosowane są przepisy KPK, albo o charakterze szczegółowym, że stosowane są określone grupy tych przepisów, na przykład dotyczące dowodów. Ale w dwóch przypadkach mamy odesłanie nie do przepisów kodeksu postępowania karnego, tylko do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. To odesłanie wprowadzają dwa rozporządzenia. Jedno wydane dla Straży Granicznej, drugie wydane dla Agencji Wywiadu. Konkretnie odesłanie wprowadza paragraf 42 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2002 roku w sprawie przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz paragraf 54 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 2003 roku w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu. Notabene od razu warto zauważyć, że taka konstrukcja, iż odesłanie do przepisów ustawy, by odpowiednio były stosowane przepisy innej ustawy, zawarte w rozporządzeniu, rodzą zasadnicze wątpliwości natury legislacyjnej. Takie odesłanie do innej ustawy powinno się w zasadzie znaleźć w ustawie. W każdym razie, jeżeli chodzi w ogóle o odesłania występujące w przepisach dyscyplinarnych dla służb mundurowych, znamienne jest, że od połowy lat 90. ustawy, które takie odesłania wprowadzały, w zasadzie zawsze odsyłają do kodeksu postępowania karnego. Choćby nawet we wcześniejszych regulacjach, na przykład we wcześniejszych rozporządzeniach dla konkretnych służb czy poprzedniczek tych służb, występowało odesłanie do kodeksu postępowania administracyjnego. Chociaż nie można nie zauważyć, że w połowie lat 90. najbardziej powszechnym rozwiązaniem na gruncie prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych był brak jakichkolwiek odesłań. Prima facie mogłoby się wydawać, że skoro służby mundurowe mieszczą się w strukturach administracji publicznej, ściślej administracji państwowej, że odesłanie do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego jest najbardziej naturalne. Niemniej sam kodeks w artykule 3, paragrafie 3, punkcie 2 stanowi, że jego przepisów nie stosuje się do postępowania w sprawach wynikających z podległości służbowej pracowników organów państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Ta regulacja uzasadniona jest tym, że celem postępowania administracyjnego jest rozstrzygnięcie sprawy jednostki, w szczególności osoby fizycznej, która nie jest organizacyjnie podporządkowana organowi rozstrzygającemu. W służbach mundurowych odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi się tymczasem przed właściwym przełożonym służbowym, co do zasady. Co do zasady więc też przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w tych postępowaniach dyscyplinarnych w służbach mundurowych stosować nie wolno. Tylko przepis szczególny może w tej mierze ustanowić jakieś wyjątki. Takie wyjątki mamy właśnie w przywołanych na początku mojego wystąpienia rozporządzeniach. Przy czym oczywiście te regulacje
dopuszczają wyłącznie odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, bo postępowanie dyscyplinarne nie jest postępowaniem administracyjnym, a postępowanie administracyjne, jak powiedziałem, generalnie nie jest właściwe w sprawach podległości służbowej. Wobec tego warto się zastanowić, czy to rozwiązanie polegające na odpowiednim stosowaniu w sprawach nieuregulowanych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w Straży Granicznej, w Agencji Wywiadu jest dobrym rozwiązaniem, czy nie byłoby lepsze wprowadzenie wzorem innych służb mundurowych nakazu odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego. Przy czym, nim spróbuję sformułować jakieś wnioski w tej mierze, uważam, że w pierwszej kolejności wskazane jest przynajmniej ogólne zarysowanie, jaki jest zakres odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej i Agencji Wywiadu. Postępowanie dyscyplinarne w odniesieniu do funkcjonariuszy tych służb regulowane jest nie tylko we wspomnianych rozporządzeniach, ma także swoje podstawy ustawowe, odpowiednio ustawa z 90 roku o Straży Granicznej i ustawa z 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Przy czym regulacje w odniesieniu do tych służb są w znacznej mierze podobne, zarówno na poziomie ustawowym, jak i we wspomnianych rozporządzeniach, co pozwala mi na wspólną analizę tych regulacji. Generalnie unormowania stworzone dla Agencji Wywiadu, dla Straży Granicznej są dosyć szczegółowe, aczkolwiek stopień szczegółowości tych regulacji jest nieco mniejszy w przypadku funkcjonariuszy Agencji Wywiadu. Niemniej regulacje te nie rozstrzygają wszystkich kwestii związanych z prowadzonymi postępowaniami dyscyplinarnymi. W konsekwencji zakres odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego nie jest znikomy. W szczególności odpowiedniemu stosowaniu mogą podlegać na przykład artykuł 9 kodeksu postępowania administracyjnego, który wprowadza jedną z podstawowych zasad tego postępowania, zasady udzielania informacji i pomocy prawnej, zgodnie z którą organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy te czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek. Przenosząc ten przepis na grunt postępowania dyscyplinarnego, należałoby zastąpić prowadzący postępowanie administracyjne organ administracji publicznej prowadzącym to postępowanie przełożonym właściwym w sprawach dyscyplinarnych lub wyznaczonym funkcjonariuszem albo komisją do przeprowadzenia postępowania w przypadku Straży Granicznej czy rzecznikiem dyscyplinarnym w przypadku Agencji Wywiadu. Natomiast w miejsce strony należałoby wstawić tu obwinionego i też, jak się wydaje, pokrzywdzonego. Mogłyby mieć także zastosowanie przepisy dotyczące pełnomocników stron, na podstawie których pokrzywdzony mógłby ustanowić pełnomocnika, czy przepis artykułu 63 określający sposoby wnoszenia oraz wymagania formalne podania, które mógłby być zastosowany do pism procesowych w tym postępowaniu, czy nawet całe rozdziały dotyczące doręczeń, wezwań, terminów, protokołów, udostępniania akt, dowodów, postanowień, zażaleń, albo niektóre przepisy dotyczące odwołań, na przykład przepis, który reguluje treść odwołania, który mówi o niedopuszczalności odwołania, uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, czy o prawie do cofnięcia odwołania.
Trzeba jednak zauważyć, że celem postępowania administracyjnego jest rozstrzygnięcie sprawy polegające na udzieleniu, ograniczeniu, cofnięciu uprawnienia albo nałożeniu obowiązku, zwolnienia z obowiązku, ewentualnie na odmowie udzielenia uprawnienia, zwolnienia z obowiązku itd. Oczywiście w pewnych szczególnych sytuacjach cofnięcie uprawnienia czy nałożenie obowiązku może mieć charakter represyjny. Jeżeli na przykład w postępowaniu administracyjnym zostanie nałożony obowiązek uiszczenia administracyjnej kary pieniężnej. Ale w swojej istocie postępowanie administracyjne nie jest postępowaniem o celach represyjnych. Celu represyjnego nie ma większość decyzji administracyjnych, by wspomnieć chociażby o decyzjach w sprawie udzielenia zezwoleń na prowadzenie określonego rodzaju działalności gospodarczej, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych, o decyzjach w sprawie pozwolenia na budowę, decyzjach w sprawie wymeldowania, o zmianie imienia nazwiska, ustalających wysokość zobowiązania podatkowego, w sprawach udzielenia świadczeń z zakresu pomocy społecznej, czy w sprawach świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Większość decyzji nie ma tego celu represyjnego. Postępowanie administracyjne generalnie nie jest dostosowane do realizacji funkcji karania, podczas gdy ta funkcja jest kluczowa dla postępowania dyscyplinarnego i tak samo też dla postępowania karnego. Z tego względu chociażby słuszniejsze wydaje się, by odesłanie w regulacjach dyscyplinarnych było właśnie do przepisów kodeksu postępowania karnego, a nie do procedury administracyjnej. Postępowanie karne jest też bardziej podobne do dyscyplinarnego w Straży Granicznej, w Agencji Wywiadu pod względem podmiotowym niż postępowanie administracyjne. Mamy w postępowaniu karnym podejrzanego czy oskarżonego, którego odpowiednikiem w postępowaniu dyscyplinarnym jest obwiniony. Występuje obrońca, pokrzywdzony, tak samo jak w postępowaniu karnym. Mamy prokuratora, którego odpowiednikiem będzie w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariusz wyznaczony do przeprowadzenia postępowania czy rzecznik dyscyplinarny. Tymczasem w postępowaniu administracyjnym strona wcale nie jest prostym odpowiednikiem obwinionego. W ogóle w tym postępowaniu nie występuje obrońca czy pokrzywdzony. Co więcej, nie ma też w postępowaniu administracyjnym jakiegoś odrębnego podmiotu, którego zadaniem byłoby zgromadzenie materiału dowodowego i podjęcie wszelkich niezbędnych czynności do wyjaśnienia sprawy. W ogóle nawet samo postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym odgrywa mniejszą rolę niż w postępowaniu dyscyplinarnym czy postępowaniu karnym. Inna jest także rola poszczególnych dowodów. O ile na przykład w postępowaniu administracyjnym największe znaczenie ma dowód z dokumentu, o tyle w postępowaniu dyscyplinarnym, czy tak samo w postępowaniu karnym, najważniejszy jest dowód z przesłuchania. Co więcej, przesłuchanie strony w postępowaniu administracyjnym ma charakter wyjątkowy, wcale nie musi nastąpić, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przesłuchania strony może dojść. Tymczasem w postępowaniu dyscyplinarnym przesłuchanie obwinionego, czy w postępowaniu karnym przesłuchanie podejrzanego jest niezbędną czynnością dowodową, jedną z najważniejszych czynności. W konsekwencji z perspektywy potrzeb postępowania dyscyplinarnego regulacje dowodowe zawarte w KPA okazują się niewystarczające. Do tych przedstawionych argumentów za tym, że lepsze byłoby odpowiednie stosowanie przepisów KPK, warto też dodać argument natury konstytucyjnej. Jest już utrwalona linia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego,
który zasady demokratycznego państwa prawnego wywodzi wniosek, że podstawowe standardy prawa i postępowania karnego zawarte w Konstytucji powinny być odpowiednio stosowane na gruncie całego prawa represyjnego, nie tylko prawa karnego, w tym również na gruncie prawa dyscyplinarnego. Tu w szczególności chodzi o gwarantowane przez artykuł 42 Konstytucji zasadę prawa do obrony czy zasadę domniemania niewinności. Treści tym zasadom, szczegółowej treści tym zasadom nie nadają przepisy KPA, tylko właśnie przepisy KPK. A swoją drogą, jeżeli w zakresie takich podstawowych zasad muszą być stosowane standardy procedury karnej, to też racjonalne wydaje się, żeby w kwestiach bardziej szczegółowych przepisy KPK były odpowiednio stosowane. Czy wreszcie wypada jeszcze powrócić do tego, o czym mówiłem na początku swojego wystąpienia, że niemal powszechnym rozwiązaniem na gruncie prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych, czy nawet szerzej, na gruncie całego prawa dyscyplinarnego w odniesieniu do wszelkich osób, które ponoszą tę odpowiedzialność, jest wprowadzanie nakazu odpowiedniego stosowania przepisów KPK, a nie KPA. Też z uwagi na pewne wymogi spójności systemu prawa pożądane byłoby, żeby w odniesieniu do funkcjonariuszy Straży Granicznej, Agencji Wywiadu, ten nakaz odpowiedniego stosowania przepisów KPK był wprowadzony. A niekonsekwencja prawodawcy, warto zaznaczyć, jest tutaj szczególnie rażąca wręcz w odniesieniu do funkcjonariuszy Agencji Wywiadu. Mówiłem, że odpowiedzialność tych funkcjonariuszy ma swoje podstawy ustawowe w ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu. W tej ustawie w rozdziale 10 jest uregulowana odpowiedzialność dyscyplinarna łącznie funkcjonariuszy ABW i funkcjonariuszy AW, łącznie jednolicie. Aczkolwiek artykuł 152 tej ustawy zobowiązuje prezesa Rady Ministrów do uregulowania szczegółowego trybu postępowania dyscyplinarnego w drodze rozporządzenia odrębnie dla funkcjonariuszy ABW i odrębnie dla funkcjonariuszy AW. W rozporządzeniu wydanym dla funkcjonariuszy AW mamy, jak wiemy, odesłanie do przepisów KPA. Tymczasem w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów z grudnia 2004 roku w sprawie udzielania wyróżnień, przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy ABW mamy nakaz odpowiedniego stosowania przepisów KPK. Dochodzi więc do kuriozalnej sytuacji, że w odniesieniu do takiej samej instytucji odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariusza na podstawie tego samego przepisu ustawowego ten sam organ, prezes Rady Ministrów, w odstępie zaledwie 14 miesięcy raz nakazuje stosować odpowiednio przepisy KPA, drugi raz przepisy KPK i obie te regulacje funkcjonują równolegle. Wobec tego, co przedstawiłem, warto się na koniec zastanowić, czy gdyby wprowadzić odpowiednie stosowanie przepisów KPK w odniesieniu do funkcjonariuszy Straży Granicznej, Agencji Wywiadu, jaki byłby ewentualny zakres stosowania przepisów KPK, przyjmując obowiązujący stan prawny. Na pewno ten zakres byłby o wiele szerszy niż w przypadku odpowiedniego stosowania przepisów KPA. Owszem, byłaby pewna grupa przepisów, których przedmiot regulacji byłby analogiczny, jak to jest obecnie przy odpowiednio stosowanych przepisach kodeksu postępowania administracyjnego, aczkolwiek regulacje odpowiednio stosowane byłyby bardziej szczegółowe, chociażby w zakresie przeprowadzania dowodów czy postępowania odwoławczego. No nawet jeżeli chodzi o te dowody, o przesłuchanie, KPA nie zna nawet niektórych takich podstawowych zasad przesłuchiwania, jak to, że
należy osobie przesłuchującej najpierw umożliwić swobodne wypowiedzenie się, a dopiero potem można zadawać pytania zmierzające do uszczegółowienia, uzupełnienia, wyjaśnienia, kontroli wypowiedzi. Już zbliżam się do końca. Czyże nie można zadawać pytań sugerujących odpowiedzi osobie przesłuchiwanej, nie można wpływać na treść wypowiedzi pod wpływem przystosowania przymusu czy groźby bezprawnej, czyże nie wolno zastępować dowodu z wyjaśnień oskarżonego albo zeznań świadka pismami, notatkami urzędowymi. Oprócz tego byłaby też całkiem spora grupa przepisów KPK, które mogłyby być stosowane, a które nie mają w ogóle odpowiednika w przepisach KPA. Tu w grę wchodziłyby niektóre kluczowe zasady postępowania karnego. W szczególności warto przywołać artykuł 2 KPK, zawierający dyrektywę trafnej reakcji karnej i uwzględniania interesów pokrzywdzonego. Artykuł 4, który nakazuje uwzględniać organom prowadzącym postępowanie okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego. Czy wreszcie kluczowy artykuł 5 KPK, ustanawiający zasadę domniemania niewinności i zasadę in dubio pro reo, żeby nie dający się usunąć wątpliwości rozstrzygać na korzyść oskarżonego. Oprócz tego w grę by też wchodziły na przykład przepisy dotyczące pokrzywdzonego, dotyczące obrońców czy dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej. Tych kilka przykładów dodatkowo jeszcze przekonuje, że bardziej właściwe w postępowaniach w sprawach dyscyplinarnych funkcjonariuszy Straży Granicznej Agencji Wywiadu byłoby właśnie stosowanie przepisów KPK, a nie KPA. Można się domyślać, że prawodawca, regulując odpowiedzialność dyscyplinarną funkcjonariuszy tych służb, kierował się tym, wprowadzając odesłanie do KPA, że odpowiedzialność dyscyplinarna, zgodnie z dominującym poglądem, ma charakter administracyjno-prawny. I może obawiał się, że ustanowienie odesłania do KPA spowoduje, że nada tej odpowiedzialności charakter karnoprawny. Ale taka obawa jest tu zupełnie nieuzasadniona, bo już nawet samego nakazu odpowiedniego stosowania przepisów KPK wynika, że postępowanie dyscyplinarne nie jest postępowaniem karnym, bo nie można do niego stosować przepisów procedury karnej wprost. A z drugiej strony te wszystkie przytoczone argumenty pokazują, że nakaz odpowiedniego stosowania przepisów KPK byłby w odniesieniu do wspomnianych funkcjonariuszy najbardziej odpowiedni i takie rozwiązanie należy polecić ustawodawcy. Dziękuję.